Oficjalnie już teraz pokazuję Wam zgodę Waszego sztabu. Tak się składa, że co roku jeździmy do różnych miejsc w Polsce. Wybieramy takie miejsca, aby inaugurować kolejny finał, 21 finał. To jest zgoda, na mocy której możecie prowadzić sztab. Gratuluję. Dzięki. Zapamiętaj, że dałem Ci to w ramce. Tak. Niech komisja usiądzie. Od razu powietrze. Tradycyjnie przyjechaliśmy podziękować wszystkim, którzy razem z nami pracowali przy tegorocznym przystanku Woodstock. Przyjeżdżamy w różnym czasie, ale wybraliśmy specjalnie ten czas, bo tutaj połączyliśmy kilka historii. Tu się odbędzie wystawa naszego przyjaciela, czyli operatora Owsiak.net.pl Rybki. Tu będą jego obrazy i się koncert WW. A także bardzo dobre wiadomości z Warszawy dotyczące przyszłorocznego przystanku Woodstock. Bardzo wiele osób chce nam pomóc, aby pokonać wszelkie problemy, kłopoty. Dzisiaj spotkaliśmy się z Andrzejem, a także z Urzędem Miasta, także ze służbami mundurowymi, aby podziękować, uścisnąć dłoń. Byli i przyjaciele zabytku, była i biblioteka, były przedsiębiorstwa komunalne i był nasz uścisk dłoni prezesa. I to myślę, że jest dobry moment, ponieważ wszyscy już ochłonęliśmy po wspaniałym przystanku Woodstock. Zebraliśmy wszystkie opinie, dzieliliśmy się tymi opiniami i mając taki bardzo pozytywny przekaz, myślimy już o przyszłości, myślimy o tym, co zrobić już w zbliżającym się 19 przystanku Woodstock. Część już artystów podaliśmy, Anthrax, Adlik i Joe, czy Emil Kusturica, to są artyści, którzy na pewno wystąpią na przyszłym przystanku Woodstock. A tutaj, w Kostrzynie, dzisiaj w bardzo przyjemnej atmosferze rozmawiałem ze sztabem, bo to jest nasza tradycja, jeździmy po Polsce, szukamy miasta, miejsca, w którym otwieramy symbolicznie sztabowe finały. W Kostrzynie ten sztab działa od prawie pierwszego finału, a dzisiaj także byli seniorzy. Bardzo miło, bardzo sympatycznie, śmiesznie momentami, ale także technicznie, żeby sobie odpowiedzieć na różne pytania związane z organizacją kolejnego finału. Jestem wypoczęty, zrelaksowany, zostaję dzisiaj tutaj w Kostrzynie na koncert. Jutro rano będziemy jechali do Warszawy. Po całym tygodniu pracy to jest istotnie fajny relaks. Miło być w miejscu, w którym tak dużo energii zostawiamy w lato i czuję się tą energię, czuję się sympatię ludzi. Fajnie tutaj być. Padło parę informacji na temat tego, co będzie można w Kostrzynie wylicytować 13 stycznia. Możemy zdradzić kilka takich... Będziemy licytowali rzeczy, które na pewno do Was przyjadą, okolicznościowe nasze, fundacyjne kalendarze, podkoszulki, a także tą, uwaga, koszulkę, godność. Jest ich tylko 1000 sztuk, są limitowana ilość. Dostaliśmy zgodę Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie na użycie podobizny Einsteina z takim hura, bardzo miły list, który się też zainteresował całą akcją. Tylko 1000 podkoszulek, te 1000 koszulek będzie tu, jedna będzie z nich u Was w sztabie. Także już koszula bliższa ciało, oczywiście będziemy mieli gadżety, które wręczymy Zdzisławowi, takie, które wyjdą od nas, z naszej fundacji, a więc osobiste, to są często także i moje rzeczy, które chętnie tu przekazuję, bo akcje są tu bardzo gorące, bardzo fajne i takie zdobywanie takich przedmiotów, często certyfikowane, które mówią, że to tylko i wyłącznie jest związane z tym finałem, z tą akcją, z tym momentem, z tym wydarzeniem, podwaja ich wartość, a nawet jeszcze zwiększa taką atrakcyjność. Będziemy to listowali nie tylko podczas aukcji tutaj, ale też aukcji Allegro. Już mamy bolida Kubicy, bez silnika, ale maszyna wygląda marki Renault niesamowicie. To jest po prostu gadżet nieprawdopodobny. Myślę, że duże firmy mogą się zasadzić na to, aby go posadzić jako gadżet reklamowy w foyer. No nie ma osoby, która by przeszła obojętnie obok takiego gadżetu. Mamy mnóstwo gadżetów sportowych. Będziemy mieli między innymi jedno ze zdjęć z kolekcji Miltona Nortona, czyli zdjęcia Marilyn Monroe. Zdjęcia jej osobistego fotografa. Bardzo była znana i bardzo głośna aukcja tych zdjęć w Warszawie. Dessa nam takie jedno zdjęcie przekaże. Takich rzeczy się będzie pokazywało mnóstwo i z tego słynie Allegro. Także i Wy możecie w tym brać udział. Wystarczy wziąć coś osobistego, opisać, opowiedzieć o tym, przekazać i to buduje później atmosferę tych aukcji. Ja sam w tym biorę udział i naprawdę zdobyłem niesamowitą ilość rzeczy niezwykłych. Najbardziej niezwykła krzyż niemiecki przedziurawiony kulą, a autentycznie mam taki krzyż.